piątek, 26 lipca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Skazani na kolej, tak mówią sami o sobie. Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego odciska się piętnem na historii kolejnej miejscowości. Historii, która się powtarza. Teraz w Palowicach koło Rybnika trwa protest przeciwko budowie kolei. Mieszkańcy nie chcą tracić swoich domów i spokoju, a ich pomysł na życie nijak nie łączy się z koncepcją CPK. Tym bardziej, że w wielu punktach na razie nie mieli szans jej poznać. Fatima Orlińska. Palowice biją na alarm. A to za sprawą niewiedzy, która, jak mówią sami mieszkańcy, nastała po tym, gdy w Polsce zmienił się rząd. O inwestycji CPK w województwie śląskim ministrowie mówią niewiele, choć w lutym tego roku pełnomocnik do spraw projektu obiecywał lokalnym społecznościom, że informacje będą przekazane, jak tylko zakończy się audyt. Miało to nastąpić końcem czerwca. Dziś w Palowicach, w kilku kluczowych miejscach, można zobaczyć zdjęcia mieszkańców ubranych w więzienne stroje. Skazani na kolej dużych prędkości, bo generalnie tak prawdę mówiąc jest. Zostaliśmy skazani, bo my nie ma dialogu, nikt z nami nie rozmawia. My nie mamy narzędzi, żeby walczyć. I to są nasze takie oddolne działania, takie akcje społeczne, które mają na celu pokazać dramatyzm tych mieszkańców, którzy żyją w zawieszeniu już od paru lat, bo przecież my walczymy przeciw tej inwestycji już dobry, można powiedzieć, nawet czwarty rok. Liczne protesty, liczne pisma, przepychanie się z władzą centralną, rządową i na razie wiemy, że bez skutku. Dlatego mieszkańcy wzięli udział w niecodziennej sesji zdjęciowej, w ramach której sukcesywnie będą publikowane kolejne fotografie. Ponadto przed wielkim protestem w Katowicach, który zapowiadają na wrzesień, stworzyli petycję do wojewody śląskiego z prośbą o zwołanie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Chcą móc nie tylko wypowiedzieć się w palącej dla nich sprawie realizacji linii 170 przez Palowice, ale i posłuchać, co do powiedzenia mają rządzący. Ten dialog jest potrzebny. My musimy wiedzieć, na czym stoimy, a my nadal nie wiemy. Wiemy jedynie, że będzie robiony Y, Poznań, Wrocław, Warszawa. Wiemy, że będzie robione trochę mniejsze lotnisko w Baranowie, ale na temat linii 170 nikt nic nie powiedział, nie potwierdził, nie zaprzeczył. No i efektem jest takim, że my musimy siąść do rozmów, zarówno samorządowcy, jak i strona społeczna, jak i strona rządowa. No i trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. My mamy pewne rozwiązania, widzimy, że są szanse na to, żeby tą linię, jeżeli by już miała być, poprowadzić ją tak, żeby nie niszczyła nam przede wszystkim środowiska. Bo to przede wszystkim na argumenty środowiskowe wskazują od lat mieszkańcy Palowic, sprzeciwiający się inwestycji. Poza wysiedleniem setek ludzi niewielkiej wsi grozi zniszczenie pojezierza palowickiego leżącego na terenie Parku Krajobrazowego, przez które planowana jest trasa 170 Katowice-Ostrawa. Mieszkańcy podkreślają, że chcą poznać scenariusz, który pisze im Warszawa. Jak przekazała nam dziś rzeczniczka prasowa spółki CPK, obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy linii. Obecnie opracowywana jest koncepcja programowo-przestrzenna. Złożyliśmy też wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. W przygotowaniu jest też raport oddziaływania na środowisko, który jest opracowywany zgodnie z wytycznymi, które otrzymaliśmy od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Obecny wariant przebiegu tej linii kolejowej został wybrany po przeprowadzeniu licznych konsultacji. Przeprowadziliśmy około 100 spotkań z mieszkańcami. Prace nad projektem będą mogły wejść w kolejny etap po otrzymaniu decyzji środowiskowej. Na tę trzeba poczekać do 2025 roku. Beztroski czas dzieciństwa zazwyczaj kojarzy nam się z godzinami spędzonymi na dworze, skakaniem po kałużach i ze słodką watą cukrową. Teraz można sobie przypomnieć te chwile i smak puszystych słodyczy, jednocześnie pomagając. Wystarczy, że odwiedzimy sosnowieckie egzotarium i zajrzymy do 16-letniego Oliwiera, który zbierając na wymarzony motocykl postanowił otworzyć swój pierwszy biznes. Karolina Komada. Malinowa, jagodowa i przede wszystkim naturalna. Do tego klejące się ręce. Kolorowa chmurka, której smak wywołuje uśmiech na twarzy. Smak dzieciństwa, naprawdę smak dzieciństwa. Stare jarmarki, jakieś takie, nie wiem, imprezy ludowe wszystkie, tak? To jest wata cukrowa. Z długim myciem się później, bo wszystko poklejone, słodkie, także... Nie mogę kazać, bo mnie malinowa, od razu się wzruszam. Na wspomnienia? Oczywiście. Wspomnień będzie więcej. 16-letni Oliwier Dziuba, sprzedając watę cukrową, tworzy wyjątkowe chwile. Zakładając swój wakacyjny biznes, chce uzbierać na wymarzony motocykl i prawo jazdy. Od zawsze lubiłem watę, po prostu jak byłem gdzieś z rodzicami, to zawsze mi kupowali, dlatego
gdzieś to tam z tyłu głowy zostało. Ludzie są chętni i jest bardzo pozytywny odbiór ze strony ludzi. Po prostu no widzą, że dają to, że daje to ich dzieciom też radość, no ale przychodzą też starsze osoby, dlatego że jest to smak dzieciństwa. Sezon wakacyjny to idealny czas na podjęcie pierwszej pracy. To też lekcja życia i zdobywanie wiedzy o tym, jak funkcjonuje firma, jak wypełnia się urzędowe dokumenty i co to są podatki. Sosnowieckie Egzotarium wspiera wszystkich młodych i chętnych do pracy. Oliwier jest taką pierwszą tak naprawdę młodą osobą niepełnoletnią, która u nas wynajęła powierzchnię. Zachęcamy młode, ambitne osoby do wysłania wniosków. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie przez panią dyrektor. Nie możemy nic zagwarantować ze względu na to, że tak naprawdę mamy też własną kawiarnię. Natomiast jak najbardziej zachęcamy, tak naprawdę pracują też u nas już młode osoby, na przykład na szatni sezonowo u nas. Sosnowieckie Egzotarium razem z motocyklistami z ekipy Motokru i rodziną Oliwiera wspólnie zaangażowało się w akcję Zawieszona Wata Cukrowa. Chcą wspomóc Oliwiera w zakupie, że tak powiem, motocykla. Będą kupować patyczki do waty, a ilość tych patyczków będzie odpowiadało wyprodukowanej waty, którą będziemy później zawozić do domów dziecka w Sosnowcu. Także będzie 10 domów dziecka do wszystkich tych domów wraz z synem, ja, bo syn nie ma samochodu, nie ma prawa jazdy, więc ja mu pomogę w tym przedsięwzięciu i rozwieziemy watę cukrową, żeby dzieciaczki były uśmiechnięte i wesołe. Kolorowe, lepkie chmurki wywołujące uśmiech na twarzach kolejnych pokoleń. Nic nie szkodzi, że będę niebieska. Ale wata mi bardzo smakuje. Odbywa się już od 15 lat, a jego następna edycja już w tę niedzielę. Jarmark u babci Anny. Ponownie odbędzie się w katowickim Nikiszowcu. O atrakcjach Paweł Jędrusik. W tym roku na słynny jarmark u babci Anny przyjedzie około 170 wystawców z całej Polski. Będzie można kupić obrazy, ceramikę, biżuterię, wyroby ze szkła, drewna i skóry, ale także różne gadżety. No i oczywiście będzie można smacznie zjeść. W tym roku to co najlepsze, czyli bardzo wysokiej klasy rękodzieło z całej Polski, zarówno regionalne, jak i to z dalszych zakątków Polski. No i oczywiście rękodzieło, które można zjeść, bo nasi wystawcy bardzo często, ci, którzy nie są rękodzielnikami takimi klasycznymi, mają do nas za złe, że ich nie traktujemy jak rękodzielników, a w sumie bardzo wiele z tych rzeczy, które są również do zjedzenia na jarmarku, to są bardzo precyzyjnie tworzone z miłością rzeczy do jedzenia. Oprócz możliwości kupienia produktów będą też występy, wśród nich orkiestry Dentej, a także DJ-a. Ci, którzy chcą się wybrać na jarmark, lepiej niech przyjadą komunikacją miejską. W związku z wydarzeniem miasto przygotowało dwie bezpłatne linie autobusowe. Pierwsza będzie łączyć centrum Katowic z dzielnicą Janów-Nikiszowiec, a druga będzie miała początek na dworcu PKP. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że ta przestrzeń stricte leżąca na Nikiszowcu, czyli Plac Wyzwolenia, ulica Naukowskiej, ulica Krawczyka, to są przestrzenie, które w związku z organizacją jarmarku są zamykane i turyści, którzy chcą na jarmark wjechać, nie będą mieli takiej możliwości. Przypominamy także oczywiście o tym, że liczba miejsc parkingowych w ogóle jest ograniczona, rejon lodowiska to jest rejon, w którym mogą parkować mieszkańcy Nikiszowca. Utrudnienia drogowe potrwają do północy w niedzielę. W Gliwicach rozpoczyna się dzisiaj festiwal magicznych wydarzeń, które przeniosą nas w tajemniczy świat śląskich legend. Festiwal Straszków Śląskich to wyjątkowe święto, które ma przypomnieć o fascynującej tradycji. Karolina Komada. Wystawy obrazów, prace konkursowe przedstawiające śląskie straszki, koncerty i warsztaty. Warsztaty czekoladowe, czyli będziemy odlewać czekoladowe boboki, będą częścią festiwalu Straszków Śląskich. Czyli wyjątkowe święto przypominające o bogatej i fascynującej tradycji śląskiego folkloru. To jest wydarzenie, które ma przypomnieć o istnieniu stworków, dawnych śląskich demonów, które ja osobiście na przykład jeszcze gdzieś tam kojarzę, Beboka, tak, Utopca, Strzygi, gdzieś się to pojawia, aczkolwiek z rozmów z różnymi osobami wynika, że to już zanika. Pamięć o tych straszkach zanika, zresztą sama nazwa straszki jest Ślązakom niezbyt znana, a to jest właśnie śląskie określenie na demony. Gliwicki festiwal angażuje lokalnych artystów. Maria Bąk wykonała interpretację Północnicy i Południcy. Dwie rzeźby pojawią się na festiwalu. Bardzo zbliża do siebie ludzi, bo kurczę, tańczymy, spotykamy się razem, tworzymy. Tutaj też nie dzielimy ludzi
na dzieci, dorosłych. Wszyscy mają dostęp do tego, żeby sobie właśnie tworzyć, czy tam maskiem na warsztatach, czy wziąć udział w konkursie. Chcemy, żeby było to po pierwsze spotkanie rodzinne, żeby wszyscy się dobrze przy tym bawili. Wszystkie prace konkursowe wyruszą w podróż po miastach Śląska, tworząc objazdową wystawę. To idealny czas, by poznać śląskie legendy. Festiwal Śląskie Straszki potrwa do 14 września. Będzie zmiana organizacji ruchu w Parku Śląskim. Kluczowym jej elementem ma być strefa bez samochodów w centralnym miejscu parku. Choć na rozwiązanie w praktyce trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Miłośnicy tego miejsca już się cieszą. Fatima Orlińska. Dziś centralny punkt w Parku Śląskim wygląda jeszcze tak. W przyszłym roku ma się to jednak zmienić. Miejsce to ma być wykluczone z ruchu samochodowego, a wszystko po to, by rowerzyści, piesi, biegacze i rodziny z dziećmi mogły czuć się bezpieczniej. W ramach modernizacji Parku Śląskiego i realizowanego projektu wartego blisko 5 milionów złotych powstanie również nowoczesny system automatycznego parkowania. Projekt obejmuje m.in. przebudowę wjazdów-wyjazdów, ale również samego systemu parkingowego. Ilość miejsc parkingowych nie zmniejszy się, natomiast wyłączenie samochodów z ruchu czy centralnej części Parku Śląskiego to jest coś innego. Będzie to polegało na tym, że w miejscu wjazdu, na przykład na te główne arterie, zostaną ustawione szlabany uniemożliwiające wjazd, natomiast wycięte zostaną słupki, które obecnie odgradzają właśnie ten przejazd. Swobodnie będą mogły przemieszczać się rowery i piesi oczywiście, natomiast samochody nie będą mogły już wjechać do centralnej części Parku Śląskiego. Co korzystający z Parku Śląskiego uważają za dobry pomysł. Wielu z nich przyznaje, że choć obecność samochodów na tym terenie bardzo uciążliwa nie jest, to ograniczenie terenu, po którym będą mogły się poruszać, korzystnie wpłynie na wszystkich odwiedzających. Ja jestem biegaczem, więc uważam, że każde udogodnienie takie, które może też pomóc uprawiać sport, to jest świetny pomysł. Te samochody nie są bardzo uciążliwe, natomiast jak Państwo wiedzą, jest sporo rowerzystów, sporo ludzi, którzy aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu, więc uważam to za świetne rozwiązanie. Jestem za, jak najbardziej. No na razie jest dużo samochodów, bo trwają budowy. Jak się skończą te roboty, te prace budowlane, to wtedy myślę, że nie powinni puszczać samochodów. Park Śląski podpisał już umowę na dostawę i montaż nowego systemu parkingowego oraz przebudowę układów drogowych w strefach wjazdowych i wyjazdowych. Taki był piątek. Miłego weekendu. Do zobaczenia.